Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie. Elina, bardzo miło Ciebie widzieć w Polsce, w Lesznie. Powiedz nam, co tutaj robisz? Jestem tutaj z powodu obozu organizowanego przez moją fundację. To 5. edycja, świętujemy więc małą rocznicę. Jestem szczęśliwa, że mogę tu być. To miejsce jest idealne dla dzieci. Mamy hotel, mamy korty tenisowe, również ziemne. Wybrał je nasz kapitan, który był tu już wcześniej. Jestem bardzo zadowolona, że się na nie zdecydowaliśmy. Wszystko jest wspaniałe. I widzę po dzieciach, że im również podoba się to miejsce. No i mogą w pełni skupić się na tenisie. A ilu dzieciaków tutaj macie? Mamy 20 dzieci. A to był jakiś nabór? Jakie wybieraliście? Tak, jest selekcja, ale zazwyczaj wybieramy na podstawie rankingu w Ukrainie, a także miejsca, w którym mieszkają. Dużo dzieci opuściło Ukrainę, później wróciło i znowu wyjechało. Zapraszamy wybrane dzieci, które mają szansę spędzić 10 dni z profesjonalnymi trenerami, lekarzem, także trenerami przygotowania fizycznego. Mamy świetny zespół. A tak, właśnie. Widziałam Olgę Sawczuk tutaj. Ona jest bardzo dobrą koleżanką, z którą często rywalizowałam. Ona jest na twoim każdym zgrupowaniu? Nie, to jej pierwsze. Jestem szczęśliwa, że ma szansę pracować z dziećmi. Zapytałam, czy byłaby chętna i na początku trochę się martwiła tym, że to byłby jej pierwszy raz na korcie z tak małymi dziećmi. Tutaj jest grupa U12. Mają mnóstwo energii, sieją lekki chaos i trenują jak dzieci, mają w zwyczaju. Cieszę się, że Olga jest z nami, jak i cała reszta świetnych trenerów. Czy po tym, co wydarzyło się w Ukrainie, twój kraj mógł naprawdę liczyć na Polskę? Czy wcześniej zastanawiałaś się przed wojną, że Polska jest takim krajem, na który będziecie mogli liczyć? Nie, nie było tak. Ale wiesz, kiedy nie jesteś w sytuacji zagrożenia, nie wiesz, jak zareaguje twój sąsiad. Po jednej stronie mamy wściekłego sąsiada, który niszczy nasz kraj, ale mamy też wspaniałych przyjaciół, jak Polskę, którzy pomagają na wiele sposobów. Jestem bardzo wdzięczna Polakom, którzy z otwartymi rękami witają Ukraińców i dają nam szansę pracować, żyć i mieć tutaj drugi dom. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają. A w kontekście tenisowym, rok temu miało miejsce cudowne wydarzenie z Igą. Niestety nie mogłam zagrać, bo byłam wtedy w ciąży, ale to fantastyczne, że udało się zebrać dużo pieniędzy dla ukraińskiego tenisa. To niezwykłe, ile wsparcia otrzymujemy z Polski. It was great to raise a lot of money for Ukrainian tennis and it's amazing how much support we get from Poland. A kiedy ty byłaś dzieckiem, takim 10-11-letnim? 11-12 lat. Co sobie myślałaś? Twoim celem było wygranie Wielkiego Szlema, czy będziesz grała sobie dla zabawy? Kiedy przyszły takie myśli o zawodostwie? W jakimś sensie zdecydowałam w wieku 12 lat, dlatego że przeprowadziłam się do innego miasta, żeby poważniej trenować, grać w tenisa i pracować z profesjonalnymi trenerami. W tamtym czasie myślałam o tym, że chciałabym być zawodową tenisistką. Zawsze marzyłam o tym, by grać przed wieloma kibicami. Oglądałam w telewizji Rolanda Garrosa i marzyłam, że pewnego dnia też zagram na korcie Philippe Chatrier. To zawsze było moje marzenie. Wyobrażam sobie więc, że te dzieci tutaj też chciałyby tam zagrać, wygrać turniej wielkoszlemowy albo pewnego dnia zostać numerem jeden. Jestem szczęśliwa, że mogę im dać szansę marzyć, ale też trenować, by do tego dążyć. To be there, they want to win a Grand Slam, they want to be world number one day, so I'm happy that I have a chance to give them this opportunity to dream, but also to practice for this.
Twój brat grał w tenisa, tak? A czy masz jeszcze czasami szansę z nim pograć, czy on już nie ma nic wspólnego z tenisem? Jest trenerem tenisa. Gra bardzo dużo. Teraz mieszka w Los Angeles i pracuje z mnóstwem dzieci. Był też na 4. edycji obozu. Przeleciał pół świata z LA, żeby pracować z dziećmi i pomóc mi w organizacji. To było super doświadczenie dla dzieci, bo mój brat ma teraz zupełnie inną mentalność. Jest bardziej amerykański, dlatego dzieciaki mogły zobaczyć inne podejście do treningu i młodzieży. Cieszy mnie, że trenerzy z Ukrainy i spoza Ukrainy również chcą pomagać ukraińskim dzieciakom. Tak, taki amerykański styl. Approach to the trainings. So I'm happy that a lot of people, a lot of coaches in Ukraine, outside of Ukraine are happy to help Ukrainian kids. Kiedy dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży, jakie były twoje myśli? Czy myślałaś o tym, że dobra, wracam jak najszybciej, czy dam sobie czas i zobaczę, co będzie? Szczerze mówiąc, dowiedziałam się o tym po 2 tygodniach ciężkich treningów. Czułam się przygotowana do gry na dobrym poziomie, a wtedy okazało się, że jestem w ciąży. Nie była to wielka niespodzianka, ale byłam trochę zaskoczona, ponieważ przygotowałam się do powrotu do gry na najwyższym poziomie. Wiedziałam, że będę chciała wrócić do tenisa po porodzie, ale nie chciałam narzucać sobie żadnej presji. Tydzień po tym, gdy dowiedziałam się o dziecku, wybuchła wojna i czułam się fatalnie, mentalnie. Musiałam zagrać w Meksyku, w Indian Wells, w Miami. W mojej głowie zrodził się wielki chaos. Ciążę utrzymywałam w tajemnicy przed wszystkimi. Radziłam sobie z całą presją i zamieszaniem sama. Moi rodzice byli wtedy w Ukrainie, więc było bardzo, bardzo trudno. Kiedy skończyłam turniej w Miami, skorzystałam z czasu wolnego. Starałam się zrozumieć, co będę chciała zrobić później. Czy po ciąży nadal będę grała, czy będę startowała w turniejach? Uznałam, że najlepiej będzie podchodzić do każdego kolejnego dnia na świeżo. Cieszyć się tą ciążą. To było najważniejsze, bo mój mąż martwił się o moje zdrowie psychiczne, no i o dziecko. Żyłam zatem dzień po dniu i to było dla mnie bardzo istotne. My husband, he was a bit worried about my mental state. He was worried about the baby as well. So I just in the end decided to take one day at a time, and this was I think really really important for me. A czy w ciąży byłaś aktywna sportowo? Może chodziłaś na jogę albo grałaś w tenisa? Nie, w ogóle. Nie robiłam nic. Latem wchodziłam do basenu, gdy było bardzo gorąco. Było ze 40 stopni, mogłam tylko doczołgać się do basenu i spędzać w nim czas. Nie chciałam robić nic więcej, bo wcześniej godzinami trenowałam na korcie i w siłowni, wykonując przeróżne ćwiczenia. Chciałam się zrelaksować, spędzać czas w domu z moimi rodzicami, którzy mieli szansę wyjechać z Ukrainy, by być ze mną przez jakiś czas. Prawdę mówiąc, przeżyłam bardzo przyjemne chwile bez tenisa. Ważne było, bym mogła się odświeżyć i być w domu w dobrych warunkach. To be fair, you know, I had a really, really good time without tennis. It was really important for me to just refresh and be at home in a good terms, you know. Po tym, jak urodziłaś dziecko, co najbardziej zaskoczyło ciebie w twoim ciele? Ono bardzo się zmienia, przybiera się na wadze i później co? Zaczęłaś trenować i jak to szło? Treningi zaczęłam 2 stycznia. Dobrze pamiętam tę datę. Ja i Gael zaczynaliśmy od zera. On wracał po kontuzji, także nie grał przez parę miesięcy, i ja wracałam po ciąży. Kiedy tylko dostałam zielone światło od lekarzy, zaczęłam powoli chodzić na siłownię. Nie narzuciłam sobie konkretnej daty powrotu do turu. Miałam motywację, ale nie był to priorytet. Głównym celem było odbudowanie formy. Mimo że nie przybrałam znacznie na wadze, to było jakieś 10 kg, zrzuciłam je w 5 dni i to było wspaniałe. Najbardziej obawiałam się jednak właśnie swojej masy, a byłam szczęśliwa, że to tak szybko było za mną.
Mogłam powoli wrócić do treningów, nie było żadnego ryzyka. Później wszystko w sumie szybko się potoczyło. Uderzałam 10, 20, 30, 40 minut z Gaelem. Czerpałam z tego wielką radość. Cieszyłam się, że miałam wokół siebie mój zespół. Na początku trenowałam z moim fitness coachem, a potem dołączył do nas Raymond Slater, który trafił do nas miesiąc po moim powrocie. Krok po kroku wszystko szło dobrze. Najbardziej zaskoczyło mnie chyba to, jak szybko mogłam znowu dobrze czuć się na korcie. Zawsze spodziewałam się najgorszego, więc to może o nastawienie tu też bardzo chodziło. I always expect the worst and maybe this mindset helped me. A jak było ze snem? Bo wiadomo, że przy dziecku dużo się nie śpi i ciężko być gotowym rano do działania. Przez pierwsze chyba 2,5 miesiąca zajmowałam się dzieckiem całą noc, ale później zdecydowaliśmy się na pomoc niani, która do teraz pracuje w nocy. Dzięki temu mogłam się wyspać, a wiem, jak ważne jest, żeby sportowcy dobrze spali i wysypiali się. Dlatego zatrudniliśmy nianię, która będzie mogła z nami podróżować, której będziemy ufali. To nie jest łatwe zatrudnić nianię. Przed ciążą myślałam, że jest łatwo zostawić dziecko z kimś innym, ale teraz rozumiem, że to jest naprawdę trudne. Cieszę się, że wokół Sky jest mały zespół. Nasze mamy też nam bardzo pomagają, a niania to było bardzo dobre rozwiązanie z naszej strony. Zostawiłaś Sky w Europie, kiedy poleciałaś na turnieje do Waszyngtonu i do Montrealu. Czy to było dla Ciebie bardzo trudne, czy raczej podeszłaś do tego, że to jest tylko chwilowe i zaraz przecież się zobaczymy? Priorytetem jest dla nas zdrowie Sky. Niełatwo zostawić ją było w domu, ale równie trudno jest podróżować. Z kraju do kraju, co tydzień zmieniające się strefy czasowe, inne pokoje, inne łóżka, inne hotele. To szaleństwo, dlatego zdecydowaliśmy się, że wtedy zostawię ją na tak długi czas po raz pierwszy. Bardzo za nią tęskniłam i doznałam też kontuzji. Trudno było zostawić ją na miesiąc, pewnie już nigdy tego nie zrobię. Myślę, że do Australii zabierzemy ją ze sobą. Tak to teraz wygląda. W Europie jest oczywiście dużo łatwiej, dlatego że po skończonym turnieju możesz wrócić do domu. Natomiast na dłuższe wyjazdy pewnie będziemy ją zabierali ze sobą. No dobrze, wracasz, grasz swój pierwszy turniej. I co sobie myślisz? No jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, czy no, nie jest tak źle? Mój pierwszy turniej był w Charleston. Moja forma cały czas rosła. Z każdym tygodniem widziałam poprawę. Jasne, chciałabym, żeby to stało się szybciej. Wierzyłam w powrót na dobry poziom. Nie mówię o czołowej piątce lub dziesiątce, tylko o top 50. Wiedziałam, czułam, że to kwestia czasu. Top 5 or top 10, but I felt like I could come back in top 50. It was just like a matter of time, matter of like things coming together again. Ale to było bardziej związane z twoim ciałem, czy bardziej z technicznymi rzeczami? Grałam przeciwko Julii Putintsevej i to była wyjątkowo trudna rywalka na pierwsze spotkanie. Jej styl jest bardzo fizyczny i trzeba wejść na szczyt swoich możliwości. Potrafiłam wytrzymać tempo, choć regenerowałam się po tym meczu, uwaga, tydzień. Dużo biegania, to był kort ziemny. Julia uderzała dropshotami, więc nie było łatwo. Cieszyłam się, że dorównałam poziomem. Wiedziałam, że to dopiero pierwszy mecz i na nim muszę budować formę. Czekała mnie ciężka praca fizyczna i psychiczna. Mentalny powrót był chyba najtrudniejszy, bo wracałam do grania o trudne piłki przy stanie 40-30, kiedy trzeba być spokojną i opanowaną. To jest wtedy najważniejsze i było to dla mnie bardzo wymagające.
important points, like when it's fall, 30 all, and you have to keep your calm. Mm-hmm. You have to really be, you know, like decently calm. This is the most important and really tough. It was tough for me. Kiedy poczułaś, że zaczynasz czuć ogień w swojej grze? To było w Strasburgu czy podczas Roland Garros? Tak, to było w Strasburgu. Myślę, że lepiej czułam się w St. Malo, gdzie zagrałam w półfinale, ale tam jeszcze czegoś brakowało. Zrobiłam parę poprawek z Raymondem. Zmieniliśmy trochę moje nastawienie. Też pracowaliśmy na korcie, gdzie przez 10 dni mogłam ćwiczyć mój styl. I nad swoim serwisem. Tak, troszkę też. Dzięki temu grałam znacznie lepiej w Strasburgu. Patrząc od ćwierćfinału, miałam bardzo trudne i dobre mecze. Wygrałam je i później wszystko szybko się już potoczyło. Znowu czułam się dobrze. Mogłam skupić się na grze. Potrafiłam poradzić sobie z presją meczową i wszystko było lepiej. I could handle the pressure situations much better, so everything was much better. Tak, a później świetny Roland Garros w twoim wykonaniu i Wimbledon. Tam mierzysz się z światową jedynką, Igą Świątek. Jakie były twoje myśli przed tym meczem? Czy to będzie dla mnie świetna metoda sprawdzenia swojej formy, czy w ogóle o tym nie myślałaś i podeszłaś do tego na luzie? Darzę Igę ogromnym szacunkiem za to, co robi dla Ukrainy. Nieustannie mówi o wojnie i wspieraniu Ukrainy. Pomyślałam wtedy, że zagram z dobrą przeciwniczką. Mecz z Azarenką w poprzedniej rundzie był niezwykle trudny, więc do spotkania z Igą podchodziłam z myślą, że nie mam nic do stracenia. Byłam całkiem rozluźniona. Następnego dnia zaczęły się przygotowania do meczu, rozmowy o stylu, o tym, jak mam w tym spotkaniu zagrać. And then of course the preparation of the next day started, you know, about the game style, how I have to play. Gdy wyszłam na kort, by zmierzyć się z Igą, byłam bardzo skupiona i wiedziałam, że muszę pokazać najlepszy tenis, żeby wygrać. Byłam świadoma, że to musi być mój najlepszy mecz, bo ona od paru lat jest w czołówce kobiecego tenisa, dominując tur. I knew that I had to, you know, bring my very best game because she'd been on the top of women's game now for a couple of years and dominating. Ważne było dla mnie, żeby nie przegrać dwóch setów do zera albo do jednego. Chciałam wygrać tak wiele gemów, ile tylko mogłam. So I wanted to get as much games as I could. Czułam się świetnie tego dnia. Wszystko szło po mojej myśli. Dobrze serwowałam i miałam okazję, żeby wygrać. Świadomość, że mogę pokonać Igę, pojawiła się w trakcie meczu. Cieszyłam się tą rywalizacją. Myślę, że obie grałyśmy znakomity tenis. Byłam szczęśliwa, że udało mi się utrzymać nerwy na wodzy, ponieważ niełatwo jest grać po tak długiej przerwie na korcie centralnym Wimbledonu przeciwko światowej jedynce. To była dla mnie wyjątkowa chwila. And I'm happy that in the end I could handle my nerves because it's not easy to play in the center court of Wimbledon, you know, after such a break, playing against world number one, and it's really a special moment for me. A jest jakaś rada, której mogłabyś udzielić Idze, na przykład jak przetrwać w tym tenisowym świecie? Ona jest ciągle bardzo młoda i doświadcza wielu emocji i stresu. Mogłabyś jej coś podpowiedzieć teraz? Będzie to trudne, bo nigdy nie byłam światową jedynką i nigdy nie wygrałam wielkiego szlema. Ale myślę, że Iga ma się świetnie. Dobrze radzi sobie z presją. Co prawda teraz straciła pierwsze miejsce, ale myślę, że to nawet jej pomoże. Jest bardzo zmotywowaną tenisistką, wspaniałą profesjonalistką. A jej zespół na pewno wie najlepiej, co jest dla niej najlepsze. Miło jest widzieć tak dobrą i tak oddaną osobę w kobiecym tenisie. Wspieram ją całym sercem i mam nadzieję, że odzyska światową jedynkę.
leading our women's tennis. So yeah, just have all the support for her and hopefully she can regain the world number one. No tak, zobaczymy. Czekamy na to i kibicujemy jej. No dobrze, a teraz przejdźmy do twojej stopy. Co się dzieje? Doznałam kontuzji podczas Rolanda Garrosa. To był pierwszy raz, kiedy pojawił się ten uraz. Łatwiej było go wyleczyć grając na miękkiej nawierzchni w Paryżu. Wimbledon był wymagający, ale generalnie było lepiej. Przejście na twarde korty oznaczało większy nacisk na stopy i kostki. Kontuzja odnowiła się. Nie grałam w Cincinnati. Trenowałam tylko 4 dni przed Nowym Jorkiem. And the injury again started to show up and didn't play in Cincinnati. I practiced like 4 days. Zagrałam w US Open, doszłam do trzeciej rundy. No i nie zagrałam źle, ale teraz lekarze każą mi odpocząć i zrobić przerwę podczas okresu między sezonami. Muszę chodzić w tym okropnym bucie przez kolejne 6 tygodni. Mam nadzieję, że kontuzja minie, a ja będę mogła wrócić do treningu w listopadzie. Będę miała 2 pełne miesiące do poprawienia mojej gry i nabrania sił przed sezonem 24. Stawiasz sobie jakieś cele na 2024 rok, czy raczej myślisz sobie o tym, że chcę być zdrowa i reszta się ułoży? Tak, zdrowie jest dla mnie priorytetem. Wiem, że będąc zdrową, mogę grać na wysokim poziomie. Jestem szczęśliwa, że znowu mogę rywalizować, nie potrzebując dzikich kart. To także dobre, bo to było dla mnie coś nowego. Poprosiłaś o dziką kartę do San Malo, tak? Tak, dostałam dużo dzikich kart i jestem bardzo wdzięczna organizatorom wszystkich turniejów, od których otrzymywałam szansę gry właśnie dzięki dzikiej karcie. Miałam ją także w Szwajcarii, Madrycie i wielu innych turniejach. To trochę szalone, ponieważ nie wiesz, od kogo dostaniesz dziką kartę i jak będzie wyglądał twój plan. Zwykle dzieje się to wszystko na ostatnią chwilę. Ale teraz, odkąd już jestem w top 30, mam ustalony terminarz, a to jest bardzo dobre. Celem jest być zdrową i wygrać tak wiele meczów, ile jestem w stanie. No dobrze, i ostatnia rzecz. Wyjaśnijmy sprawę Harry'ego Stylesa. Nie miałaś czasu, żeby pójść na koncert. Niestety, byłam wycieńczona, straciłam mnóstwo energii na korcie. Trochę smutno, że się nie udało. Ale on zaprosił ciebie, prawda? Tak, napisał do mnie, że kiedy tylko będę miała możliwość i ochotę, z radością przekaże mi bilety. Po powrocie do domu musiałam spędzać czas z córką. Bardzo za nią tęskniłam. A i mój mąż nie chciał, żebym szła na koncert. To co, w następnym roku? Chciałabym. Nie wiem, czy ma trasę też w przyszłym roku, ale mam taką nadzieję, bo jest naprawdę super. Tak, zgadzam się z tobą. Bardzo dziękuję za świetną rozmowę i cieszę się, że mogliśmy ciebie tutaj gościć, że miałaś takie świetne zgrupowanie dla dzieciaków. Życzymy ci wszystkiego dobrego i dużo zdrowia w 2024 roku. Dziękuję, bardzo dziękuję. Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak ci wygodnie.